Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma nowościami z Rossmana, a mianowicie z peelingiem oraz maseczką. Jeśli chodzi o peeling, bo od niego zacznę, to chciałam go dla Was przetestować, chociaż podejrzewam, że może on nie być idealny dla mojej skóry, ponieważ ja mam skórę raczej wrażliwą, suchą, mam też naczynka, dlatego nie wiem, czy on nie będzie dla mnie zbyt ostry. Poza tym jest to seria, która wydaje mi się, że jest przeznaczona tak bardziej dla nastolatków, ale że ja obchodzę 18 urodziny co roku, to stwierdziłam, że nic nie zaszkodzi, żebym go przetestowała, a w drugiej kolejności zrobimy sobie tą maseczkę. Natomiast zaczynając od peelingu, jest to peeling przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry teoretycznie i jest to peeling z białkiem jaja. Także to jest taka ciekawostka i ma on usuwać nadmiar sebum, obumarłe naskórki i ogólnie skóra po jego użyciu ma być wygładzona oraz ma zapobiegać powstawaniu niedoskonałości na skórze. I tak, już sobie zobaczymy, jaką on ma konsystencję. Tak, peeling jest takiego jasnego koloru. Jak widzicie, jest taki gęsty, nie jest to peeling żelowy. Już sobie zobaczymy. Ale wydaje mi się, że jest on dość delikatny. Nie wiem, na ile uda Wam się dostrzec, ale te drobinki, które się znajdują, to raczej są takie dość drobne, więc zaraz zobaczymy. Ja tutaj mam przygotowaną miskę z wodą, także nakładamy peeling na twarz i zaraz zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Jeszcze Wam nie powiedziałam, ale ma taki przyjemny zapach. Nie jest to, broń Boże, zapach jakiś, nie wiem, zgniłego jajka czy coś takiego. Ale co on mi przypomina? Pachnie jak kogiel mogiel albo surowe ciasto, ale bardzo przyjemny jest ten zapach. Moja skóra po tym peelingu jest trochę zaczerwieniona, bo on jest dosyć ostry, więc można było się tego spodziewać. Także nie polecałabym go osobom, które mają wrażliwą skórę. Sucha raczej też się z nim nie polubi. Natomiast myślę, że dość dobrze ten peeling będzie oczyszczał, ale tak jak widzicie, trzeba uważać, bo może on podrażnić Waszą skórę. I teraz przejdźmy do maseczki. I to jest maseczka z kwasem hialuronowym oraz olejkiem arganowym. I ona ma dodać skórze blasku oraz ma sprawić, że drobne zmarszczki będą wygładzone. Chciałam na chwilę przerwać nagrywanie, ale jak widzicie, zdążyły mi za ten czas przynajmniej zejść te zaczerwienienia. Teraz nałożę maseczkę, o której Wam mówiłam. To jest maseczka w płacie. I już zobaczymy, jak ona wygląda. I maseczka się prezentuje tak. I nakładam na twarz. Okay. Ja nie mam zbyt dużej twarzy, więc jakoś nie dostrzegam aż tak bardzo tego problemu, że czasem te maseczki są zbyt małe. To jest taka, nie jest chyba jakaś duża, tak mi się wydaje. Ale dla mnie to nawet chyba lepiej. Okej, ja się teraz idę na 10 minut zrelaksować i zaraz wracam i zobaczymy, jak ta maseczka się sprawdziła. Minęło 10 minut. Także zdejmujemy maseczkę.
Ona dawała taki efekt chłodzący. Skóra jest nawilżona, jest wygładzona i mam wrażenie, że te napięcie skóry też się pojawiło, także bardzo przyjemny efekt. Podsumowując, jeśli chodzi o maseczkę, to pewnie jeszcze po nią sięgnę, natomiast peeling trafi w dobre ręce, bo dla mnie on no niezbyt się nadaje tak do mojej skóry, także jeśli macie skórę suchą, wrażliwą zwłaszcza, to nie polecam, natomiast myślę, że przy skórze bardziej tłustej to myślę, że się sprawdzi, zwłaszcza, że tutaj jest o tym, że ma usuwać nadmiar sebum, tak? Czyli głównie właśnie do takiej skóry bardziej skłonnej do przytłuszczania się, myślę, że jest on przeznaczony. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was również do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!